Jesteśmy, słuchajcie. Zaktualizacja. Widać nową postać w grze. To chyba będzie jej domek, co? Mi się wydaje. Take care. A, widzicie, dali ostrzeżenie o emocjach. Nam wyrosły rzeczy, więc sobie je zbierzemy. Żeby je zebrać, to przydałoby się. O, Mini tu siedzi, chodź, Mini. Oh, hello. Okej. Chodź, Mini. Zobaczymy, co tu się wyprawia. Na pewno z tym wybiegnięciem mi się to uda załatwić. Jestem się pozbierała. Płoty nie zawsze są dobrym wyjściem z sytuacji. Kasy wpadnie. Zobaczymy, co tam mam dobrego do posadzenia. Co się udało nazbierać. I tu. Tak, nie mam tego porannego jeszcze kryształu zebranego. Udało się zebrać tylko te dwa. Siedemnaście, 22, 23, 32, 37. Nie wiem, ile tam jest rzeczy posadzonych, więc posadzimy wszystko jak leci. Niech rośnie. Wlazłam do tego domu. Okej. Góra, to teraz to jest obrzyna, nie pamiętam, jak to się nazywało. Cześć, Mini, ale nie chciałam z tobą gadać, chciałam coś jeszcze posadzić. Bawełna, może być bawełna. Możemy przenieść. To mamy w sumie prawie wszystko na sprzedaż, z wyjątkiem tej ziemi tu. Ja to wsadziłam tu. Nie? To tu, tu. Okej. No to Mini możemy... Albo nie, nie, nie musimy jej dziękować, bo ona ma dla nas... Znaczy mamy dla niej zadanie. W sumie
sobie pójdziemy to zadanko zrobić, ale najpierw sprzedamy Goofiemu rzeczy i zobaczymy, co jest w sklepie. Oh yeah. Siema, Goofy. Coś tam wpadło. No właśnie, czy... Ja nie wiem, aha, to chyba trzeba tą dziewczynę odblokować. Jest! Be a friend. No to teraz brakuje nam dwóch postaci. W takim razie... Czerwona suknia, ta jest ładna po prawej, kurde. O, a ty, o, a pan coś tu ma, co ty? Hidden room and treasure troves when I saw a ghost. Okej. Na samej górze przy fontannie, dobra. Czekajcie. 40 tysięcy za kieckę. A to z Ralfa de Molki. Thank you kindly. No, thank you kindly. Cinderella. Najpierw pooglądamy sobie, co tu dają. No, bluzeczka jest nawet fajna. Zwykła suknia. Jakieś bransoletki, plecaki i buty. Ładna lampa. Pewnie z Pięknej i Bestii, tak coś czuję. Puszka Pepsi. O kurde. Dobra, weźmiemy lampę. Wally. Okej. Okay. Myślałam, że to jest Ratatouille. No to Wally. Other. Okej. Okay. Też bardzo ładnie wygląda. Zniemy sobie. Jaki wielki lew. A to z Pięknej Bestii. Może ile rzeczy. No i weźmiemy sobie oczywiście to. Bo ten ręczniczka na plaży jeszcze nie ma. Nie weźmiemy lampę. No. Dobra, lampa. A fotel? U, to jakiś z... O, fotel jest Arielki chyba. No. Takie zakupy. Zwoje też są spoko. Zwoje też chcę. Tapeta. Bluzeczkę sobie możemy wziąć. A bluzeczka z Ratatouille, no proszę. Dobra, będzie. Idziemy. Zakupy zrobione. Czekajcie. Mini. Go to your house. I co mi to da, że tu przyjdę? Place the cheerful charms club banner. A, w domu! No dobra. Myślałam, że to na zewnątrz trzeba postawić. Ja to mogę tu. Hmm.
Czekajcie, jakbyśmy sobie przesunęli drzwi. O. Spotkanie klubu. O. Nie tak. No, tak musi być, bo tego nie będzie widać. Okej. Zadanko zaliczone. Więc chyba mamy z zadania z mini zrobione wszystkie. Forget what you've done for me. Hej! Mamy sukienkę! Możemy się ubrać na mini teraz. Dziękuję. Kolacja wjechała. Pięknie. Od razu się przebierzemy. A co? To będzie sukienka. Dobra. Buciki. Przydałoby się zmienić fryzurę, żeby nie miała kwiatków. Może tą, którą mieliśmy na początku. I powinniśmy sobie zrobić zdjęcie z myszką mini. Ale chciałabym bez innych. Muszę stąd wyjść. Chodź mini, zrobimy sobie tu fotkę. Pięknie. Super. Możemy zobaczyć z ciekawości, czy faktycznie skończyły się zadania dla niej. No nie ma jej na liście. Nie ma opcji, żeby odblokować więcej zadań kule gorące. Aha, z nim coś zaczęłam, ale mamy też to, więc zobaczmy ten zamek. W sumie możemy ci mini podziękować. Weźmy sobie Skara, niech z nami połazi. Może, bo i tak nie mamy z nim nabitych jeszcze leveli. Na nią, okej. Gliczuje się dziewczyna. Venelopi. Venelopa von Cux, czy jakoś tak ona miała, nie? Księżniczka od jakiegoś tam... Princezow coś tam, nie doczytam. No, w tym, nie? W gierce była, nie? Mhm. No jest z Ralfa de Molki, nie? Co? Usterka. Dobra, bo to jest ten nowy feature, który wszedł. Można robić zdjęcia o danej tematyce i głosować. Jest tak jakby taki konkurs dzienny podobno o różnej tematyce. Talk to Spectre. Quest content can only be accessed by using your Dream Snap feature.
Teraz to sprawdzimy. W questach? Nie, to jest Event Current Challenge. Playful, familiar, modern, demolka. Level pierwszy. Dobra, to zrobimy tak. Wrócimy do domu. Mamy kilka przedmiotów, które można by do tego wykorzystać. Zobaczymy, czy się uda. Możemy sobie ten challenge w zamku zrobić. Na przykład tu. Dobra. Okej. I teraz gdzie to było pod U? Nie, pod modern, okay. Playful, familiar, okay. Tu się nie da filtrów wrzucić? Da się. Właśnie, i tu są te wszystkie maszyny, które można wstawić. To ja mam dwie te maszyny. I ty też? Aha, okej. Zrobimy sobie też kanapę. Spróbujemy to wszystko jakoś uchwycić. Kanapę damy do rogu. I tu może być imprezka. Tu wrzucimy arcade. No, może tak. Nie wiem, czy to łóżko tu chcemy. Ale niech będzie, że sypialnia. I przy łóżku zostawimy rzeczy. I teraz pytanie brzmi, czy ja muszę zmienić format na przykład? Niech będzie. ID jest do wysłania. 6x5 submit. Submit. Ok. I co nam to dało? I co możemy z tym zrobić? Current challenge. Ok. A, dostaliśmy pół levela. I 4 dni trwa. Ok.
Aha, jest następne zlecenie. Outfit challenge. Elegant Wondrous. Sprawdźmy, jak to wygląda. Męska wersja mini. W sumie może być tak, ale gdyby się też lepsza sceneria przydała. Na tej wysokości? Czy to się tak da? No i dobrze. Zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. A, voting nam się odblokował. Dobrze, to też sobie jeszcze zobaczymy i potem wrócimy już do robienia zadań. Gdzie to mamy? A, nie mamy jeszcze tego. Check submission. No to co, ludzie ci głosują, czy jak to jest? Tak. Ty głosujesz, jakby to jest, powiedzmy, anonimowe, bo nie widzisz, kto wykonał, tylko widzisz dwa zdjęcia teoretycznie. Powinieneś móc wybrać jedno z nich. I tak nie wiem, ile takich rund jest, że musisz jakby wybrać, nie? Czy tam po trzy, czy po ile. Za to się dostaje tą walutę, co się za pieniądze można kupić. A jak wygrasz, no to tam są jakieś też dodatkowe nagrody, no nie? No ale nie ma tego na razie, podejrzewam, że trzeba mieć wyższy poziom. No. To są nowe rzeczy w sklepie. Jest ten nowy Merlin. Tego to nie. Domek jest spoko.
można przebrać Merlina? Można. Ciekawe, czy go spotkamy na zewnątrz. Dobra. Aha, mamy z nią pogadać, okej. Ale nie wiedziałam, że to jest kontynuacja zadania. Mhm. Czyli ona się gliczuje między różnymi wioskami. Okej. Okay. Spoczko. Rubikon. A, czyli mamy ją ściągnąć do siebie. No, dobra. Ciekawe, ile będzie kosztowało postawienie jej domu. Pewnie tyle, że nas na to nie stać, znając życie. Jest szybka zmiana, bo ja bym chciała być mimo wszystko dzisiaj w stroju myszki Miki. Nie, nie to. Buciki, buciki, buciki. I plecy. Mówię, że coś tu bangla, tak w sensie dźwięki wydaje. Ale nie widziałam żadnej skrzynki po drodze. Jest Merlin. Rewelka. Nieźle wygląda. Nieźle się prezentuje. Dziadzio na urlopie. O matko. Dobra, zobaczmy jak wygląda, jak duży jest ten dom Venelopi. Oż matko bosko. Czy ona zamieszka w tej w tym rejonie? Chyba musimy najpierw trochę rzeczy poprzesuwać. Kamieni powydobywać, to na pewno. Chwila prawdy. Scrooge? Hello. Mhm. 4000. Dobra. Stać nas. Aha. Mamy wielkiego lodowego rożka. Wafla w sumie różowego na placu. Nalaję cię, bardzo przepraszam, ale chciałam sobie zrobić zdjęcie z Venelopi. Aha, dobra. Przy okazji możemy zrobić zdjęcie też z tym. Z Merlinem w sumie. Siema Merlin. Wyglądasz uroczo. Gdzie ona już pobiegła?
ready to explore, okej. No nie spodziewałam się, że pójdzie to tak sprawnie. Tym bardziej, że w ogóle nam się odpali zadanie, żeby ją ogarnąć. Możemy wejść do niej do domu i zobaczyć, co tam w środku. A w sumie niewiele się pomyliłam z tym zadaniem, słuchajcie. Jakie donatowe krzesełka. O. Przyglądamy sobie telefon. Dobra, wstawaj. Zadania się same nie zrobią. Aha, mieliśmy tak. Posłuchać, o czym rozmawia Merlin z matką chrzestną. Bo jakiś fire alarm się odpalił. Podejrzewam, że chodzi o ten las. Na końcu co jest. O. Fire is in the Forgotten Lands. Myślę, że żeby to ugasić, potrzebna nam jest lepsza konewka. Zobaczymy. Skaza, gdzie ty idziesz? Ja się pytam. Tu nie ma przejścia. You shall not pass. Koniec. Of course, only Theo can manage it. Kto by się spodziewał? Thank you, Merlin. Aha, przerwała mi i teraz będziemy słuchać tego na nowo. No chyba tak. Dajmy im dokończyć. Szkoda, że jakby nie ma dźwięku w momencie, kiedy ze sobą gadają. Tak jak nie, my zaczynamy rozmowę z postacią, to ona też jakby nie wydaje, nic nie mówi, tylko wydaje jakieś tam dźwięki, bo mogliby to też uwzględnić w tych ich dialogach. Okej. Okay. Czyli co? Aha, prawie żeśmy skończyli ostatnio tą dyskusję. Wcisnęłam na skazę. We found a solution for the pollution. Dreamland magic enchanting your royal watering can should do the trick. Okej. Okay. Can you think of any ingredient to use? Let's see. Turmalin.
Against the fire green color, some snowball to make everything cooler. Dream shard, purple ingredients, so all will be well. Icy enchantment. Now off you go, bibbidi bobbidi boo. Bibbidi bobbidi boo. Dziękuję. Off I go. I am going. I'm going home. Nie. Niecierpki, tak? Gdzie były niecierpki? Ja tu tam się coś wysuszyło. Gdzież były niecierpki? Sobie ściągę odpalę, żeby nie latać jak potłuczone. Kwiatuszki. Parapolo. Forgotten Lancy. Okej. Okay. Ciekawe, czy się uda zebrać 5 sztuk, bo jest spora szansa na to, że nie. Dobra, czy to jest niebieski, czy fioletowy? Chyba fioletowy. Dobra, raz i dwa. Cztery, to jeszcze jeden mi się przydał i chyba go tu mamy, co? Mamy. Jak tu jesteśmy, to ja sobie tylko rzucę okiem, czy nie ma przypadkiem skrzynki żadnej. Tak przy okazji. Widzę, dobrze. To wracamy do domu. Idziemy zrobić potkę. Albo i nie, bo nie mamy piasku. Welcome on the beach. Dawać rybki. Się widok zmienił. Przecież tu nie było takich rzeczy. Kamień jeszcze, który ma jakieś takie wyżłobienia. Chyba coś tu kombinują. Bo nie wydaje, nie przypominam sobie, żeby to tak wyglądało.
Tam nie ma skrzyneczki. He? No to tego tu też nie było, bo przecież ta tratwa była jakby wypływała w morze. Okej. Zobaczmy, co dla nas szykują. Nie wiem, czy już starcie tego piachu, czy nie jeszcze. Musimy to rozbić. Chciałbym jeszcze tu zobaczyć, czy nie ma właśnie tej skrzynki i jak nie, to się tepniemy na górę. W sumie to nie musimy do domu, wystarczy, że pójdziemy do Goofiego. Nie widzę tu skrzyneczki. Use it. Just use it. No i pięknie. Czyli mamy wzmocnioną teraz konewkę i możemy iść zacząć gasić ogień. No, szkło z tego wyleciało, dobra. Czy ja to powinnam zakopać od razu? A nie, to zniknęło, okej. Tam jest skrzynka, ja bym chciała to ugasić. Zobaczyć, co daje czerwona skrzynia. Aha, czyli czerwona skrzynia nie jest czerwona, tylko jest żółta. Okej. Jeszcze gdzieś była taka skrzynka schowana. Tam chyba, no. Dobra, teraz przekaż mi wszystko wróżce chrzestnej. Wróżko chrzestna, gdzie jesteś? A, już ludzie poszli spać, ja nie wiem. Przecież się weekend zaczął. W knajpie jesteś, no dobrze. Może być w knajpie, ale jeszcze sobie podlejemy to, co nam tutaj wyschło po drodze. Tą wodę w konewce masz nieskończoną? Tak. Ty musisz nabierać. Nie, na szczęście nie muszę. No to nie powinno być czegoś takiego, że podlewanie tam po 3-5 pól, tylko powinnaś podejść i całe pole za jednym razem. No, zwłaszcza, że to nic nie wnosi. No. Wiesz co, jest wyznacznikiem energia. Myślę, że o to chodzi. Bo jakby za każde podlanie tracę ileś tam energii, no nie? Muszę sobie energię odnawiać. A to chyba, że to ono. Mamy zrobić renowację tamtej miejscówki.
Więc robimy ją oczywiście jak zwykle, czyli powstawiamy wszystko, byleby się zgadzało. Coś, co możemy ewentualnie... czekać tu. Jest strasznie dużo tych drzew. Czy ja mogę je pochować? Mogę. Czy ja chcę je tak pochować? A może chcę? Zróbmy sobie trochę miejsca dookoła. To jest fajne, to zostawimy. Nie zostawimy, bo nie ma gdzie przestawić. O. No, no, to sobie zostawimy przy tym. Pięknie. Dobra, zróbmy chociaż trochę miejsca. Co ty chcesz? Trzy siedzenia. No i jakby... tu nie ma nic, co by pasowało. Nie, więc mogą być cztery trony. Czy tam trzy trony. Trzy. Cztery outdoor lighting i 25 ścieżek. Okej. Teraz. Dwa, trzy, cztery i ścieżki. 25. No to najprościej będzie ustawić te pojedyncze. Dobranoc, Mariusz. Okej. Zgadza się. I pogadajmy z wróżką chrzestną. To się nazywa szybki szpil, słuchajcie. Co, tak to zostawisz? No nie, potem to usuwam. Ale oni mają takie zadania, ten Scrooge McFuck też miał takie zadanie, że musisz tam na przykład ileś przedmiotów dekoracyjnych ustawić na danej lokacji, żeby wyglądała lepiej, nie? Ja to potem wiesz, mam jakiś dywan, kanapa, nie wiem, lampa, cokolwiek w jedno miejsce, a potem jak zaliczę zadanie, to mogę to usunąć. Nie ma konsekwencji z tego. O. Takie trochę głupie. Czy ja wiem, wiesz co, no za dużo rzeczy się pojawia, żeby to jakieś konsekwencje przynosiło, bo... Ale to po co takie zadania, które wiesz, jak nie wnoszą drzewa? No, no to tak. Może mają cię skłonić do, wiesz, przeprowadzenia renowacji. Tylko, że na początku nie ma sensu, bo nie masz przedmiotów. Dopiero jak ich trochę nabędziesz i kasy masz na tyle, żeby je wykupić na przykład, bo no... jakby, jak kupujesz raz przedmiot, to on ci się odblokowuje jako blueprint i możesz go potem po prostu w zwykłym sklepie zamówić dodatkowo. Ale to wszystko kosztuje po kilkanaście tysięcy złota, nie? Na przykład. No więc jak chcesz mieć cztery krzesła, które są, nie wiem, cztery trony, które są po 20 koła, to zaś musisz na nie zarobić, więc zanim zrobisz tą miejscówkę tak jak chcesz, no to te zadania nie mają sensu, nie? O. Ja bym chciała follow Fairy Godmother, ale ona siedzi i czeka na ciasto. A, dobra, wyszła razem ze mną. No. Gdzie mnie zaprowadzisz, moja droga? Jest urocza w tym swoim bieganiu. Siema, Merlin. Nie zapomnij o kawie z babcią chrzestną, matką chrzestną, wróżką chrzestną. O, skrzynka. Dobrze, moja droga. Zatrzymamy się tu na chwilkę. Wiem, że jeszcze jedna skrzynka tkwi tu w tych kościach, to żebyśmy ją mogli wyciągnąć. O, przedmiot właśnie. Się blokuje. Gdzie ona poszła? Wróżko chrzestna, gdzie jesteś, bo cię zgubiłam? Tam nie. Wiem, że poszła do siebie. Nie, tu poszła, dobra. A, no. Hello, my dear. To jest to, co chcę ci pokazać. Sometimes just must be the work without the want, okay?
I can tell the truth. Gift for you. Now off you go, bibbidi bobbidi boo. Okej, zrobiliśmy zadanie, ale masz kolejne dla mnie, nie uciekaj! Well, look who it is. Could it possibly... I hoped to see you. Okej. Okay. Pumpkin soup. No, dostaniemy recepturkę. Super. Zupy dyniowe żeśmy jeszcze nie robili. Amethyst and that delightful olive flow would like to pile of sticks. You've been so helpful. Nie, sobie możemy potrakować. A co z tym tu? Nic na razie. Ale mam jeszcze jedną skrzynkę, więc nie nie zapomnijmy jej ugasić. Sprawdźmy, co żeśmy dostali. To możemy przeczytać. Pumpkin soup. Dobrze, może być. Jezu. Ale dostaliśmy jeszcze jakiś przedmiot. Co nam wypadnie? Stół. Świetnie, drewniany stół do jadalni. Akurat nie do końca to, co ja bym chciała dostać, no ale jak się nie ma, co się lubi, to rozbijmy sobie jeszcze jedną skrzynkę. A to chyba akurat było łopatą. Świnka jest super. Ty nic nie chcesz, tamta też nic nie chciała. 100 patyków. Ja myślę, że to zadanie akurat sobie zostawimy na inny dzień, żebym ja was nie zanudzała zbieraniem patyków. Bo to trochę nie ma sensu. Fiber. 30 fiber potrzebujemy. Siema! Może ty chcesz ze mną pochodzić? Ty też nie masz levelu wbitego. Proszę bardzo. Mamy dla Maui wyprodukować. Co on tu chciał? Latawiec! O kurczę. Proszę bardzo. 3 latawce mają być. No dobra. Large chest mam. Zbierałam na tyle drewna, żeby w dużą skrzynkę zrobić. Będę musiała o tym pomyśleć. Goofy, old guy in the pointy hat and the little rolling box Wally. Ale Merlin już nie jest old guy with a pointing hat. Czy ty mnie przepuścisz? Kurde, kurde blaszka. Bo nie przejdę. No nie wierzę. Muszę wejść do domu i z niego wyjść z powrotem. Sprawdź mi przy okazji, czy nie ma tu Goofy nic, co mogłoby mi się przydać. Dobra, mamy to. I Merlin, stój! Stój, dziadku! We have work to do. Proszę cię bardzo. Dostałeś latawiec. Well, hello. Wonderful. Thank you. You're welcome. Well, run along now. Mapka. Goofy. A Wally pewnie tu zjeżdża. No dokładnie. Cudo.
I'm glad you like it. Dobra, jeszcze Goofiemu. No i nice. No co tam? Zadowolony jesteś, Demigodzie? Cześć, optymista! Thank you. There were more, especially the one just off the shore. Island from the Sea, one of my greatest hits. Dobrze, idziemy w takim razie. Pokaż co tam, co chcesz mi pokazać, prowadź. W sumie powinnam chyba białe rajstopki założyć do tych, do tego stroju. Ty mnie tu między krzakami prowadzisz. Good. You're here. We gotta move. Try to fish it out. The real deal, kid. Tu mamy coś, chyba. Zazwyczaj te ze zleceń są na złoto. Limestone. Took you so long. I'm just kidding. What it is, but it must be important. Gotta say. Aha, czyli dam ci znać. No dobra. W sumie jak tu już jesteś, to może byśmy ci. Może w ogóle byśmy powbijali te levele im trochę, bo widzę, że. Że zadania nam cierpią. Potrzebujemy level 10, level 10, level 10, level 10, level 10, level 7. Dobra, a który mamy? Czy ja te mały, gdzie żeś pobiegł? Poszedłeś spać? Nie, nie poszedł spać. A tu jesteś, łobuzie. Dobra, pogadajmy najpierw. O, scares me too. Oh, you're the real deal, kid. Good, you're here. We gotta move. Jemu i tak będzie dużo brakować. Czy ci mogę dać inne ryby? Będziesz zadowolony z tego? Średnio. Dobra, gdzie się tuńczyka łapało? Bo tuńczyk był jakąś taką zwykłą rybką, z tego co kojarzę. Żadną specjalną. Tuna. Where is tuna? Forgotten Lance albo Glade of Trust. Możemy iść na Glade of Trust, ale idziesz ze mną, stary, bo łowionko. Bo nie byliśmy tu, a jest szansa, że tutaj będą na przykład te
Wróciłem z roboty i teraz relaksik na live. Cieszę się bardzo, że będą tu skrzyneczki też. Oczywiście możemy usunąć to. No i pięknie. Połowimy, a mamy z białego tego tuńczyka wyciągnąć. Ogólnie. Daj następne. Białe bąbelki. To sobie to wyciągniemy. Sobie zbierzemy patyczki. Tuńczyk. Szukamy dalej. Też nie jest tuńczyk, ale mamy level up. Pięknie. O, zestaw warzyw, nie, owoców. I dodatkowa rybka. No sobie ją rzucimy. Drugą tinki. W sumie tam jest ten krokodylek. Moglibyśmy go nakarmić. Chociaż on by wolał chyba raczka zjeść. Cześć krokodylku. Też nie jest tuńczyk. Zrobimy tak, ja sobie wezmę tu kakao. Tuńczyk. Dawaj jeszcze jednego. Teraz ci go mogę dać. Proszę bardzo. Tuna, where is tuna? Czy ja mam pora? Pora na telestwora. Nie mam. Nie mam pora. Sobie zrobimy biegusiem. A dobra, jest ten drugi. D. Se zbadził. O matko. Jakie urocze w ogóle. Dobra, nie widzę tu skrzynki też żadnej. Tak swoją drogą. Mamy tu... Czekajcie. Będziemy mieli złoty, to damy temu krokodylowi jeszcze raz i damy mu złoto. Znaczy damy mu raczkę. Chyba raczek stąd wyskoczy.
albo homar. Może być homar. Teraz powinien nam w miarę szybko i bezboleśnie dać się podejść. O, jest. Masz homara. Homary są chyba ulubione. No. Tylko mi bekonu nie zjedz. Dobra. Jeszcze żeśmy się nie zaprzyjaźnili. To musimy teraz jeszcze iść do domku i zebrać. Pora. Bierzemy. Dobra, w sumie tak. Tak zróbmy. Według ciebie jest jakaś postać z uniwersum Disneya podobna do ciebie pod względem charakteru? O Jezu, trudne pytanie. Nie wiem, musiałam się zastanowić. Nie mam pojęcia. Nie wiem, tylko 6 porów? No. Jeszcze to możemy zostawić też tutaj. Masz no tego pora. Cake. To chyba mam nieodblokowane w ogóle. Nie, nie chciałam ci dawać cytryny, stary. Nie wiem, że doceniasz. Kogo my tu mamy? Ten ma 10. Te są niezrobione. Moana, Blue Star Lily, Perch, Seafood Platter. Ten ma 2 potrawy. Shiny Diamond. W Rielce możemy wziąć Shiny Diamond. Seafood platter. To dla Moany. No nie mam tutaj tego niestety.
Blue Star Lily i Perch. Blue Star Lily i Perch. Ty chcesz paprykę. Dreamfish chyba też nie możemy zrobić, bo my chyba jeszcze nie możemy zrobić tych lodowych rzeczy. I Nasturium. Yellow Nasturium jest na tym ciemnym biomie. Z tego co kojarzę. Dobra. Znowu wyschły rzeczy. A propos, patrzcie. Nie mogłam tu zgarnąć kogoś, kto by mi to dał perka przy zbieraniu tych rzeczy, no ale lecą mu też gwiazdki, to najważniejsze. Dajmy ten kawałek ziemi tu. Nie to. Tu jest Remi. Gdzieś tu był. O, jest Remi. Bonjour. Bonjour. Porozmawiajmy najpierw. Yeah, about this being a chef is a bit like magic. Yes! No! Pięknie. Kolejny levelek do góry. Staliśmy plecak. Jaki fajny. Ale mój drogi, to jeszcze nie wszystko. Mam dla ciebie tak. Buenoles, bombolnoles, czy jak mu tam? Proszę bardzo. Ja mam dla ciebie papłyczkę. No i pół levela kolejnego wbite. No super. Au revoir. Teraz pójdziemy tu zebrać kwiatka. Ja mam nadzieję, że te ludzie nie śpią. Cześć, gamer Jacob! Wszystkie zapisy na YouTube z Disneya odhaczone, a teraz czas na live'a. To nie wszystkie, bo jeszcze są dwa, które się nie opublikowały. Hihihi. Hihihi. Dobra, przy okazji pozbieramy to drewno. Ej, no to tu. Mamy coś złotego do wyłowienia. Nadrobi się? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co tam słychać w ogóle? Jak już udało ci się bić, to opowiadaj. Kurde, no ślepa jestem, nie widzę tych kwiatków. Gdzie one się wszystkie zespełniły? A, czekajcie, bo ta też miała chyba tego kwiatka Arielka? Nie, to miało być kolekcję. A nie, ona ma Blue Star Lily. Blue Star Lily to jest na tym suchym biomie. Są pomarańczowe. Czy jakaś nowa postać doszła? Tak, właśnie dzisiaj żeśmy odblokowali nową postać. Był update'ik. Venelope doszła. Octopusi. Dobrze,
I tu powinny być te lilie niebieskie. Chyba. Nie, bo to jest passion flower. To... Niebieska lilia będzie na zimowym biomie. O, Venelope doszła. Blue Star Lily. To ona będzie na zimowym albo w lesie. Aha, no i co? I nie znalazłam tych kwiatków. Ej, nie, 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 nie może być. Nie może być tak, że się nie zespełniły całkiem. Czekajcie, zrobimy sobie to w ten sposób. O. Spróbujemy je zlokalizować tu gdzieś. No są na środku. Dawaj je tu do przodu. Jest pytanie, czy Arielka już śpi? A jak nie śpi, to gdzie ją znajdziemy? Tu jest. To w sumie w dobrym miejscu. No, koleżanko. Co u nas to chyba w porządku? Co u mnie to chyba w porządku? Jakoś leci, trochę odpoczywam, trochę pracy nad moją marką z zapachami i tak czas mija. O, pięknie! To czekam, aż wypuścisz jakieś próbki. Dasz znać, gdzie można będzie je dostać. Kocham Wandzie z Ralfa, haha, kozak postać.